Cześć, Manderko, witajcie w Overwatchu z serwera Creative. Dzisiaj po raz kolejny pójdziemy na działki 30 i będziemy oceniać sobie temat, także żelazo, redstone i diament w rękę i będziemy szli oceniać. Wybierzemy się również na działki tutorialowe i chyba nawet zrobimy to od razu, dlatego że mam wrażenie, że tam będzie mniej do roboty. I również ocenimy działki, zobaczymy, czy jakieś nadają się do wywalenia, inne do ocenienia. Jeszcze chciałbym tylko z takich spraw organizacyjnych powiedzieć, że wydaje mi się, że już mogę powiedzieć przede wszystkim, że będziemy oczywiście projektować nowy spawn serwera, dlatego że czas najwyższy już go zmienić. Wydaje mi się, że nawet ta piaskownica zniknie. Kwestia tylko tego, co wymyślimy, jak go zaprojektujemy. No i jak już go zbudujemy, to oczywiście go zmienimy. Śniegu nie było w tym roku za wiele. U nas na serwerze na pewno było więcej niż faktycznie dookoła nas, więc tylko na to się przydał, bo tak to poza tym już dawno jest po śniegu, już dawno jest po zimie. Pierwszy dzień wiosny dzisiaj mamy i trzeba cieszyć się tym, że faktem i go jakoś uczcić. Także zaraz tutaj będzie posprzątane i na pewno coś pojawi się ciekawszego. Jeżeli chodzi o serwer Survival, no niestety, ja już to mówiłem, podkreślałem wielokrotnie, ale powiem jeszcze raz. Mamy problemy ze sklepem technicznym. Sklep nie chce, najważniejsza funkcja sklepu nie chce współpracować z serwerem Survival, co jest zabawne. Z serwerem Creative działa bez problemu, z serwerem Survival nie chce. Bez tej opcji nie możemy was wpuścić na serwer, ba, nawet wy byście nie mogli wejść na serwer bez sklepu. Mówię tutaj o graczach non-premium. Dlatego mam nadzieję, że w tym tygodniu ta sprawa będzie załatwiona raz na zawsze. Jeżeli jej nie rozwiążemy do końca tego tygodnia, to po prostu zrezygnuję z tego sklepu i wymyślimy sobie coś innego, jakąś alternatywę i zobaczymy, jak to będzie. Także tyle ze spraw organizacyjnych. Przejdźmy sobie na działki tutorialowe. Działki te będą, wydaje mi się, no nie wiem, nie byłem tam przez ostatni czas, bo za bardzo nie miałem czasu, ale wydaje mi się, że coś na pewno do ocenienia będzie. Zresztą ostatnio przyszedłem, oceniłem kilka działek. Przejrzyjmy szybko. Tutaj widzę, coś jest nieocenione. Jedna działka, to jest ta, którą Morrisowi chyba ostatnio dawałem. Tu jest wszystko ocenione. Zresztą ciężko jest mi to powiedzieć w tej chwili, bo mogły się nie odkryć mi nowe działki. Ale Morris tutaj pracuje nad działkami update'owymi związanymi z teksturami Conquest. Jak widzicie, wjechaliśmy sobie teraz na działkę, na której jest informacja o update'cie 9.6 do 9.9. Są tutaj wszystkie bloki oraz informacje, jakie te bloki zostały dodane. Bardzo dobra robota. Można tutaj sobie przyjechać i sprawdzić wszystkie bloki, które istnieją i w jakim update'cie zostały dodane. To oczywiście wszystko kwalifikuje się do diamentów i nawet nie wiem, czy Morris nie zasługuje już na gwiazdkę kolejną do swojego niku, bo zresztą zobaczcie, tu większość to są jego działki poradnikowe akurat w tym miejscu, ale jak najbardziej spisał się należycie. Teraz A o tym to nie wiedziałem. Płot to jest ten anvil z teksturą drewnianą. Płot można z tego robić. No. Te teksturki wszystkie znam. Ale mimo wszystko, jak widzicie, jeden update powstał po to, żeby móc budować kolejne elementy. Kolejne zróżnicowane budynki. Okej. Ja nie wiem, czy to jest skończone, ale możliwe, że już jest. Wezmę sobie do ręki tylko to, co powinienem dzierżyć już dawno. I będziemy sobie oceniać. Mam nadzieję, że nie spotkam dzisiaj na serwerze nic, co byłoby przykre dla któregoś z graczy, że obejdzie się bez takich
problemów. Tutaj jest, widzę, ta działka będzie usunięta niedługo. Nie. Nie. Może nie będzie usunięta, ale jeżeli ktoś by miał pomysły związane z... Chociaż... Kurczę, no niby jest zapełniona, niby są... Jest 2, 4, 6, 7 pomysłów na drzwi. Dałoby się zrobić więcej, no. Dobra, jeżeli ktoś by chciał przejąć tą działkę na przykład, albo ją dokończyć, jeżeli ktoś ma więcej pomysłów związanych z tą działką, niech się zgłosi do mnie, ja dam mu dostęp i będzie mógł sobie tutaj jeszcze coś dorzucić i dostanie wtedy diamenta, bo zaczął Senten, ale on ostatnio coś nie gra i nic tu się nie dzieje na jego działkach. No nic, przejdźmy dalej. Tutaj wszystko jest, jest elegancko. Tutaj zostawimy. Nie będę zabierał działek tym graczom, bo być może dostali te działki i będą chcieli coś budować, a potem będą prosić ponownie o działkę, więc nie ma sensu je zabierać. Tutaj wszystko było ocenione. Tutaj mam jakieś działki. To jest niepoprawione. To jest niepoprawione. Czyje to jest? Jeżeli ktoś chce to przejąć, Red Ranger. Jeżeli ktoś by chciał przejąć ten projekt, to również, tutaj są trony, to również może się do mnie zgłosić, ewentualnie do innego administratora i wtedy przydzielimy mu dostęp do tej działki i będzie mógł ją powiększyć. I chciałbym również zaznaczyć, że niedługo będę też... uzupełniał treści na stronie. A właśnie, ja nie powiedziałem o najważniejszym, o czym chciałem powiedzieć na spawnie, ale to za chwilę. Będę uzupełniał treści na stronie związane z tymi poradnikami, także wszystko co było zbudowane tu i ocenione na diamenta na pewno trafi tam. Tutaj mamy jakieś chyba baszty, co? Baszty wierzę, ja nie wierzę. Tak, są to poradniki dotyczące budowania baszt i systemów obronnych. Diamencik jak najbardziej. Nie ma tego dużo, ale to już problem jest tej treści, że po prostu działki są małe i wiele się tu nie zmieści. Tutaj widzę... Fajnie wykorzystane to jest. W budowie. Smoczy. Ojć. No to buduj, bo nie idzie ci źle, tylko trzeba by było to skończyć. Widzę, że wykorzystuje wszystkie haczyki naszych możliwości na serwerze i bardzo dobrze, tylko trzeba to skończyć. Tutaj moja budowla, to jej nie będziemy oceniać. Bożal patrzeć. Następnie tutaj nie ma nic. Tu jest ok. To podlega oczywiście poprawie. O ile w ogóle jest zbudowane, a to nie do końca. Powiem wam tak, jeżeli ktoś będzie robił tak jak tu, to będę usuwał te działki. Zobaczmy, kiedy to było budowane. Jeżeli nie będzie logów, to ta działka już jest usunięta. Chciałbym, żebyście byli świadomi tego, że podnoszenie działki o 10-15 bloków do góry tylko po to, żeby sobie podnieść, nie ma kompletnie żadnego sensu. Jeżeli ktoś planował zbudować to coś tutaj w skałach, to mógł się uwinąć od razu. Ja to usuwam. Nie ma czegoś takiego jak zaczynanie i niekończenie na działkach tutorialowych, bo no nieskończona działka może bardzo wprowadzić kogoś w błąd. To chyba tyle z tego co ja widzę. Jeszcze tutaj. Nie, to już jest ocenione. Myślałem, że te... A nie, to nie to. Gdzie te drzewa były? Tutaj. Czy to jest ocenione? Jest ocenione. Dobrze, więc wydaje się, że temat załatwiony z tymi działkami. Możemy teraz spokojnie przejść do działek 30x30. I pooceniać sobie te działeczki. Zobaczymy, co tam słychać. Ja sobie muszę tylko odpalić mapę
Chociaż może i bez niej też sobie dam radę. Zaczynałem stąd. W tym kierunku polecę. Tak, dobrze widzę. Tak. I zaraz zobaczymy. Tu mnie jeszcze nie było. Tu nie, tu nie, tu nie. Tego jest dużo, co? Kurczę, jak mi słońce zaczyna świecić. Tu już byłem. Tu już byłem i pamiętam to, więc. Ouch. Więc. Zaczniemy sobie tutaj od tej strony. O, kurczę, nawet zapomniałem o tym krzyżyku. Widać go w ogóle? Mnie widać, krzyżyk zresztą też. No ale to przynajmniej jest dowód na to, że właśnie w tym miejscu skończyłem. No i zmienimy sobie tylko prędkość. Mamy działkę tutaj kolejną do ocenienia Rickside. Działka Rickside prezentuje nam pustynny motyw. Wydaje się bardziej poradnikowy nawet, ale mimo wszystko wygląda ciekawie. Jest mało takich motywów na serwerze. Ten z kolei jest bardzo podobny do tego, który ja zbudowałem. Dom jest praktycznie, no nie chcę nic mówić, ale bardzo mocno przypomina ten, który ja zbudowałem blisko spawnu. Ale działka mi się podoba, działka zasługuje na diamenta. Także proszę bardzo, diament jest. Co mi tutaj tak świeci? Poczekajcie chwilę. Bo oczywiście wiosna przyszła, słońce świeci i nie daje pracować. Tutaj mamy działkę, również Rickside, druga jego działka. Widać, że lubi metadaty i widać, że potrafi je wykorzystać. To mi się podoba. Potrafi robić sceny, które są bardzo, bardzo takie przygodowe, adwenczerowe. I uważam, że jest w porządku. No niestety boli mnie troszeczkę to, że nie wykorzystuję pełnej powierzchni działki bądź jej większej części. Szkoda trochę, naprawdę szkoda. Ale mimo wszystko ładnie te działki wyglądają. Takie działki należy wspierać, popierać i oceniać pozytywnie. Tutaj działka jest pusta, tutaj chata na kurzej stopie. Działka, która. Zobaczymy, jak to jest w środku. Czy jest, jeżeli jest wykończone w środku, nie jest. Nie jest wykończone w środku. Dobrze. W związku z tym używam bloku diamentu, bloku emeraldu, żeby oznaczyć działkę do wzięcia. Czwarta zasada oceniania działek to jest działka do wzięcia. Jeżeli ktoś czuje się na siłach skończyć ten projekt, to tutaj emerald oznacza, że działkę można przejąć, tylko trzeba zgłosić się do odpowiednich władz serwera, żeby tą działkę dostać. Tutaj usuwamy. Tutaj działeczkę usuwamy i idziemy dalej. Idziemy dalej. Mamy tutaj Peter 559, człowiek, który buduje na naszym serwerze mapę z Gothica 1. Nie wiem, czy wiecie, czy nie, ale jest jak najbardziej i zbudował już bardzo dużo i wygląda to bardzo epicko. Tylko nocy nie lubię, kurczę, nie lubię wchodzić na noc do działek, kiedy je oceniam. Ale to od razu się kwalifikuje na diament. Tu nawet nie ma co spekulować. Zresztą to od razu widać. Od razu to widać. Lecimy dalej. Fajnie by było, jakby każdy z Was pilnował ilości swoich diamentów, bo przecież o to to chodzi. Jeżeli uzbiera się grupka ludzi, którzy, powiedzmy 3, 4, 5 osób, którzy będą mieli odpowiednią ilość gwiazdek, tam chyba 3 gwiazdki do niku, to wtedy ja uruchamiam mapę na tym serwerze, która powiedzmy będzie 200 na 200 na zwykłym generatorze i bez żadnych działek na czystej mapie, bez kuboidów, bez niczego. Będziecie mogli sobie budować dowolnie średniowieczną krainę. Także warto jest pamiętać o tych swoich diamencikach i o gwiazdeczkach, żeby je zbierać, bo jak mówiłem, czeka na Was nowa mapa, która umożliwi Wam budowanie dowolnie
na dowolnej powierzchni dowolnych rzeczy związanych z Resource Packiem Conquest. Nie do końca pojmuję filozofię tego budynku. To jest chyba nawet nieskończone, mam wrażenie. Tak, nieskończone. Czyli to tylko miało zaprezentować wygląd zewnętrzny, co nie do końca mi się podoba. Wystawiam to na aukcję. Jeżeli ktoś chce to przejąć, może to przejąć, może to skończyć. Jeżeli nikt się nie trafi, to działka zostanie usunięta. Tutaj mamy Piotrek 113322 or something like that. No, szkoda, że nie ma daty przejęcia działki. Przydałoby się. Zobaczmy, czy są jakieś informacje na temat. Nie ma. Nie ma, więc działka do usunięcia. Idziemy dalej. Idziemy dalej w tym kierunku. Kogo działkę my tutaj mamy? Eldar. Eldar to jest jeden z budowniczych, którzy często tutaj się udzielali. I Eldar, widzę, zbudował bardzo schludny dom średniowieczny, który troszeczkę chyba przypomina knajpę nawet. Ale niestety jest pusty w środku. Także zobaczmy. Tutaj no, wcale się nie zdziwię, jak tu nie będzie żadnych informacji. Ale kolejna działka, która zostaje wystawiona na oddanie. Jeżeli chcecie, to wy jako właściciele tych działek macie oczywiście pierwszeństwo do skończenia ich. Jeżeli nie chcecie ich kończyć, to ktoś, kto się zgłosi do mnie, czy też do innego administratora, może dostać tą działkę, żeby ją skończyć, i będzie wtedy współtwórcą takiej działki. Kolejna działka Petera. A, to jest jedna z pierwszych działek. Pamiętam to. No. O ile mnie pamięć nie myli, tak. No, kolejny diament. Ja nie wiem, jak wiele on już ich ma. Ale na bank dużo. I idziemy dalej. Tutaj, co my tu mamy? Kto tutaj tworzy działeczkę? Saran.pl. Czy było warto podnosić ją tak do góry? Było warto. Działka tutaj ma przód. Jak najbardziej było warto. Diamencik zasłużony. Pyk. Świetnie. Drążymy temat dalej. Tutaj widzę... A, Mephisto, a już myślałem, że Iron, bo on ma taki styl. Ale widzę, że wygląda to ładnie. Troszeczkę bałagan jest. Ciężko jest ocenić niektóre bloki tutaj. Wydaje mi się, że... Nie bardzo mogę dojść do ładu, co jest czym tutaj. Mogę powiedzieć tylko tyle, że za dużo jest różnorodnych bloków w tym miejscu. Ten styl wykorzystywania wielu materiałów na ścianach jest ok, ale nie można przesadzać. Trzeba też znaleźć równowagę w tym wszystkim. I tutaj uważam, że troszeczkę za dużo było dodane tych różnorodnych materiałów. Pusto w środku. Tutaj wygląda trochę jak opuszczony, zawalony czy coś. Ale ogólnie jest wykończony. Daję diamenta i lecę dalej. Tutaj mamy jakieś chatki. Na szczęście z niestandardowymi drzewami. Bardzo mnie to cieszy. Widzę, że nawet trawa była wykorzystywana, więc tu wcale nie było tak dawno temu, bo trawa wcale nie tak dawno temu została dodana. Studnia. Kawał chaty bez okien. Trochę to takie dziwne, że taki duży budynek, a nie ma okien.
To jest ta szkoła. Tak. To jest szkoła. Tylko, że to już wszystko tłumaczy. Zaplecze. Zaplecze bez okien. Widzę, że zbliżam się już do tych starszych działek. To jest diament. Zbliżam się już do tych starszych działek, które pamiętają początki. Nie ma tabliczki. Nie wiem, dlaczego ludzie usuwają te tabliczki. Dafal. Elegancko. Co my tam mamy dalej? Mamy tutaj działkę. Christopher. On również niejedną działką się przysłużył na serwerze. Ale to mi się nie podoba. To mi się nie podoba. To wygląda jak porzucony, nieskończony. I tak właśnie jest. Ta działka idzie do usunięcia. Chociaż dobra, nie, wystawię ją na handel. Zobaczymy, jeżeli nikt się nie zgłosi, ja w ogóle powinienem warpy robić do tych działek na handel. Ewentualnie będę sugerował się filmami. Zobaczmy, co z tym. Co z tym? Czy to jest coś? 3/8. Działka ma 2 tygodnie. To na razie ją zostawiam. Tutaj widzę taki strasznie minimalistyczny styl. Nie jest zły, na pewno jest klimatyczny. Taki, bym powiedział, taki uroczy nawet. Więc działka otrzyma diament. Choć nie jestem fanem budowania tak małych projektów. Kuna 2131. Kuna chata. Świetnie, wszystko działa. No i jeden rząd mamy zaliczony. Jeszcze jeden zdążę obadać, mam jeszcze około 7 minut. Także jeszcze zdążę jeszcze pogadać troszeczkę na temat kolejnego rzędu działek. Co mogę jeszcze dodać w międzyczasie, to, że ta działka jest, no, diament. Mogę dodać jeszcze w międzyczasie to, że, no, oczywiście cały czas dążę do systematyczności. Nie zawsze mi się to udaje, ale wow, co to jest? Jaka konstrukcja? Nie do końca pojmuję ich zamysł, ale ktoś ma wyobraźnię i to nie wąską. Działka jest do oddania. Założę się, że jest stara. True. Więc wystawiam ją na handel, jeżeli ktoś będzie chciał. Cambo GM jest autorem. Co ja miałem powiedzieć? Że cały czas dążę do tej systematyczności. Czasem coś mi po prostu przeszkadza, ale teraz ustawiam sobie taki priorytet. Mam serie, które nie wymagają ogromnego nakładu czasu i pracy, więc one będą dostarczane na bieżąco, natomiast serie, które wymagają pracy, na przykład budowanie Malborka czy chociażby Minecraft Medieval, chciałbym, żebyście wiedzieli, że przynajmniej jeden odcinek w tygodniu będzie i to mogę wam zagwarantować, jednak jeszcze nie określiłem dni, w jakich będę publikował ten temat. Tutaj widzę coś złego. Nie podoba mi się kompletnie cała ta działka, wszystko tutaj jest bardzo niezgodne z żadnym stylem ani rzeczywistością.
kogoś tutaj poniosło. 10 par drzwi. Nie, sorry, ale to jest do usunięcia. To jest kompletnie do usunięcia. To jest po prostu bez obrazy, ale... Dobra, nie usunę tego. To nie podlega ocenie. Szkoda. Może ktoś się napracował, ok? Zrozumiem. Ale to nie podlega ocenie, dlatego że to ani nie jest żaden styl, ani nie ma tu nic, co by się zgadzało z jakimikolwiek zasadami budowania. Tutaj piękna willa w stylu zwykłym, minecraftowym. Wykończona. Nie. Niewykończona nie podlega ocenie. Następnie spory kawał wieży. Matisek Gaming. Co my tu mamy u stóp? Wolę tu zarosło. Dobra, przykitrajka, co? Tutaj jakieś targowisko. No, powiedzmy, że kompletnie nie mam pojęcia, co to ma przedstawiać. Jest taki naciągany diament. Mam mieszane uczucia co do tego, ale niech już będzie. Tutaj jakieś ruiny. Kolejna działka mafistosaran.pl. Mamy tutaj ruiny, mamy tutaj kawałek wody, wieżyczki. Terraforming spoko. A diamenta się nadaje, choć wiele ta działka niestety nie pokazuje. A tu co? Co tutaj jest? Czy jest mi ktoś w stanie wytłumaczyć, co to jest? To jest jakiś szkielet? Nie mam pojęcia, ty. Może ktoś z was wie, o co tutaj chodzi, ale ja... Nichu w dół. Tu informacje. Czyżby to Peter budował? Budowa w toku. A ja mówię, że nie jest w toku. Coś czuję, że to już tutaj zalega. Są informacje. Działka by Mine Morris. O, zaraz go popędzę. Ze względu na to, że działka w większości została zbudowana przez Morrisa, to może być dylemat, do kogo może należeć. Do jednego i do drugiego. John jest. Dobra, ta działka jest do... przede wszystkim do poprawy, ale też do wzięcia. Jeżeli nie zostanie poprawiona, to zostaje oddana. Jak nie zostanie oddana, to zostanie usunięta. Tutaj mamy działka Bajsaran, pomagał stary. Diamencik. Następna działka prezentuje kolejny zwykły dom. Troszkę ktoś się, widzę, tutaj starał. Ale ja nie mogę propsować takich projektów. Bo wiele rzeczy tutaj jest wbrew rzeczywistości. Co mnie bardzo smuci. Ja niechętnie daję redstone'y ludziom. Ale czasem trzeba. O, to chyba pamiętam. To jest chata kowala. Zgadzuje się. Tutaj będzie diamencik. O Jezu, to... To tatalajstwo. Kto to budował? Bulbulatorka.
To jest stare jak moja stara. Powiedzmy, że wykończenie jakieś jest, ale ja kompletnie nie czaję tematu. Pusto to jest strasznie. Tyle mogę powiedzieć, że jest pusto. I no teoretycznie to tak powinno być, ale kurczę, zrobimy tak. To jest do poprawy i do oddania. Jeżeli ktoś chce to poprawić, jeżeli ktoś widzi w tym potencjał, ale na przykład po prostu jak ktoś widzi w tym potencjał i chciałby to poprawić, to może przejąć tą działkę i może ją poprawić. Jeżeli nie, to działka nie będzie podlegała ocenie. Tutaj Mech Player Ever kawałeczek miasteczka zbudował, taki dosyć prosty, ale trochę się dzieje. No widać, że ktoś chce się uczyć, ktoś tutaj próbuje i na zachętę diamenta dam. Tutaj jest, to mi się nie podoba kompletnie. Pójście na łatwiznę totalnie. Chociaż tak, no nie można kogoś obwiniać za to, że wypełnia pół działki zbożem, bo no bo to też po coś jest, prawda? To też jest stworzone po to, żeby oddać pewne wrażenie, że działka jest właśnie umieszczona, umiejscowiona jest. Myślę, nie tyle działka, co dom. Umiejscowiony jest tuż przy polu, ogromnym polu, ale uważam, że dwa, góra, trzy paski żyta też by dobrze odwzorowały świadomość tego, że to jest właśnie blisko pola. Całość można byłoby przesunąć minimum o 5, 6, 7 klocków nawet w lewą stronę, a jeżeli chodzi o budowlę, to mieścić ją głębiej w działce, a działkę samą też jakoś, powiedzmy, urozmaicić. Ale że wszystko jest skończone i ogólnie tworzy to odpowiedni klimat i nastrój, to dam diamenta. Dam diamenta, bo widzę cel, jaki ktoś chciał tutaj osiągnąć przy budowie tego i wiem, o co chodzi, bo sam Minecraft Medieval buduje i tym bardziej wiem, że tak powinno być. Tylko ten dach. Nie można budować zapadniętych dachów tylko na jednej belce. Nie ma czegoś takiego. To jest najprostszy sposób na odwzorowanie średniowiecznego dachu, ale nie ma sensu budować dachu zakrzywionego, jeżeli kolejny poziom jest prosty. To trochę przeczy rzeczywistości. Ale okej. Tutaj mamy chyba jeszcze jedną działkę. Jedną działkę jeszcze mamy do oceniania i kończymy dzisiejszy Overwatch. Nawet się trochę przeciągnął. Skaliste wybrzeże. Znaczy to nie jest wybrzeże. Co my tu mamy? Przykitrajka jakaś, magazyn. Wiatroczek. Łyso trochę tu, no. Ale dam tego diamenta, niech już będzie. Jeszcze zajrzę do środka. Oj, a może nie dam? Nie mogę dać, bo nie jest skończone. Nie jest skończone, więc zrobimy tak. To jest do poprawy, do wzięcia. Ktoś chce, może wpaść, może poprawić. Może zrobić jeszcze z tego ludzi. I to by było na tyle. Koniec dzisiaj z oceniania działek. Mam nadzieję, że zapamiętacie wszystkie rzeczy, o których wspomniałem do tej pory, bo są to bardzo istotne informacje. Pamiętajcie o zbieraniu diamentów i gwiazdek, bo dzięki temu otworzymy kolejną mapę otwartą na budowanie i oczywiście będziecie mogli tam robić, co tylko wam się żywnie podoba. I tyle. Do zobaczenia w kolejnym Overwatchu już niedługo. Mam nadzieję, że będą dwa na tydzień.
Overwatche, to bym chciał wam zagwarantować. Kto wie, wtorek, piątek, może jakoś tak zrobimy. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, siema na rapa.